Dzień dobry, moi drodzy. Przychodźmy na kanion. Krudywan. Jakoś tak. Dzisiaj jest ostatni dzień. Ostatni dzień Szwajcarii. Bardzo smutno. Jakoś tu jest tak przerażająco stromo. Ciekawostka. To jest Dolina Absentu. Tu się produkuje absent. Można nawet pójść do takiego muzeum. To jest muzeum? Czy fabryka? Muzeum. Na degustację absentu. I ciekawostka numer dwa. Jeżeli mieszkając w Szwajcarii chcecie wziąć sobie kota, to możecie wziąć tylko dwa koty. I tak samo z papugami i chyba z chomikami. Z psami tak nie jest, nie? Pies może być jeden? No, żeby kot po prostu się nie nudził. Czy takie zwierzaki się nie nudziły. Nieźle, co? A, żeby nie dostały depresji. O kurczę. No, twój kot był w depresji, jak przyjechałam. Miał załamanie nerwowe chyba. No co, polatamy. Pro, po prostu pro. I teraz idziemy do Lozanny. Ja dobrze powiedziałam? Do Lozanny? Do Lozanny. Irka mówi, że ładne miasto. I że jest górzyste. No, płaskich miast mało. W tej okolicy przynajmniej. Już to sobie wyobrażam. Jak przylatuję do Warszawy, do Polski i idę płasko. W jedną stronę, w drugą stronę. Płasko, płasko i płasko. Po Podgórnej w Poznaniu będę chodzić jak, nie wiem, po prostu tak. Co? To była górka? Co to było? Nogi mam natrenowane. Zakwaszone. W sumie to nie wiem, czy to są zakwasy. To takie zmęczenie w nogach. W łydkach, w piszczelach. O, Irka, ile my kalorii spaliłyśmy jednego dnia na hajku? 800? 900. 900. I drugiego dnia też 900. Tak. No. Niezłe. Witam w Lozannie. My idziemy tam na brzeg, gdzieś tam. Właśnie mówiłam Irce, że jakoś to miasto przypomina raczej Francję albo Włochy, bardziej Francję niż Szwajcarię. Te stoliczki, te skutery, to gorące. To gorąco. I to, że duże miasto chyba. Zawsze jest taki stereotyp w głowie, że szwajcarskie miasta powinny być takie malutkie. Takie domki. Łąki zielone. Aha. Tak, idziemy w kop. Do sklepu. A te właśnie budynki to mi tak bardzo Hiszpanię przypominają. Tak, właśnie tak mieszkałam w podobnym budynku. Pani. No nie Szwajcarii, Irka, to jest nie Szwajcarii, ty mnie gdzieś wywiozłeś ze Szwajcarii. Coś mi tu oprócz drogich samochodów nic nie przypomina Szwajcarię. Irka? Lozana od 1 do 10.
Jak oceniasz? Jak oceniam? Mhm. 10 z 10. Lozane czy Neuchâtel? Ciężkie pytanie. Ciężkie. No, jednak Neuchâtel. Jednak Neuchâtel. Mhm. To nie 10 z 10 Lozanna? Dlaczego nie? Czemu nie może być 10 z 10? Neuchâtel też 10 z 10, ale wolę tam jednak mieszkać. A czemu tu nie? Za duże miasto? Za duże miasto, tak. Za drogie? No, o, jest droższe niż tutaj na pewno. I tu jest gorzej pod górkę. Tak. Bogu, my nie idziemy pieszo do góry, tylko my idziemy takim tramwajem, pociągiem, metrem. To jest metro. Papa, ciuku. Papa. Smutno. Jest mi tak smutno jak temu ogórkowi, który tutaj wisi. I tamten. Ostatnie 10 minut, idziemy na dworzec i stamtąd jadę do Zurichu. Tam będę spała w jakimś takim hostelu, o którym mówiłam na samym początku, tak, tak. Będzie takie, na szczęście będą takie zamknięte łóżka, że będzie taka swoja przestrzeń. Irka się śmiała, powiedziała, że jestem przyzwyczajona do małych przestrzeni, więc powinnam się tam czuć dobrze. I o 4:00 pobudka. O 7:00 samolot do Warszawy. Taka Irka. Kamera ma tour. Ja w telewizorze. Mama, papa. Dobry, moi drodzy. Póki jeszcze co, niedobry, bo nie wypiłam kawkę, ale na szczęście to jest. Cappuccino. Pytanie. Czy ja w ogóle spałam tej nocy? Chyba nie. Mi się wydaje, ogólnie tam jest spoko, jeżeli chodzi o hostel, takie przenocowanie, o takie północowanie, to jest spoko. Jest dużo prywatności i fajnie, że tak się odczuwa, że ludzie mają szacunek do pozostałych, kto śpi, bo tak ogarniali się co godzinę, ktoś wychodził o 1:00, o 2:00, o 3:00, wstawałam o 4:00. Tak po cichutku wstawali, się ogarniali. To jest miłe, ale hostel to hostel. Nie wiem, może to jest też stres taki, że zaśpię i miałam tak czujny sen, że mam wrażenie, że w ogóle nie spałam. No cóż. To jest koniec mojej podróży. Trzeba byłoby jakoś to podsumować. Ale najpierw muszę dojechać do domu.